Witam was, kochani, bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Total War Warhammera Trójeczki. Kochani, Kostaltyn, nie wiem co on tutaj ma za kozaków specjalnych, ale no drobne zwycięstwo, gdybym sobie zautomatyzował, to nikogo byśmy nie stracili, ale jest dyscyplina minus 10 dla... Co, ty będziesz napierniczał? Dawaj. Kurde ich. No i chyba tyle, no. Come on. Dobra. Zastanawiam się, jak to kurde tutaj zrobić, bo oni mają na pewno wszystkich strzelających na poza Miśkiem, kurde, i konnicą, i samym Konstantynem, nie? Ale tak wiem, że powiedziałem Kostaltynem. Natomiast zastanawiam się, czy faktycznie kurcze tutaj nie... No nie, kurde. Mamy barierę, żeby po prostu wrzucić się na nich i tyle. Tak po prostu, wiecie, hurru. Chyba to będzie dobry pomysł. Dobra, tu mamy trochę... tych, będą na środku. Wy będziecie po tej stronie, wy tu. Tu wy jesteście halabardynikami. To jest w porzo, to jest w porzo, tu jest ok. Wy zostaniecie trochę z tyłu. Też czy to ma sens, żebyście zostawali z tyłu? Chyba nie. Dobra, wy będziecie po tamtej stronie. Będzie wyglądało właśnie tak. Cyk. No mamy czołgi parowe i tak dalej. No mógłbym trochę, wiecie, zadziałać z tym, ale myślę, że nie ma sensu. Ty jesteś trochę ranny, więc musisz uważać. Ty jesteś latający, tak? Tak, super. To biegniesz pierwszy. No i tyle. No mógłbym tu się ustawić ewentualnie coś. Tylko no właśnie, bez sensu. Dobra, no kurde. Go! Pierwszy. Plagę rdzy. Duża skuteczność przybicia pancerza. No nie mają specjalnie, no ewentualnie. Nie, no, pancerza 25. Pancerza 75. Połap tam. Dobrze, dobrze. Chodzi o to, żeby się tutaj skupili na moment, jak my będziemy biec. Dobra, wychodź, 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 wychodź. Wejdź, 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 wejdź. Wejdź, bo skitniesz. Nie! Nie giń! Nie! Mamy jakiś ten, obrona wsparcia, jakieś kurde coś? Nie, no trudno. To było bardzo głupie. Dobra, dobra. Siedź z tyłu i kurde na ten. Oni mówią Bajgal Maras? Co za bzdura kompletna. Dobra, tamci są już wytegąsowani. Pomóż tu. Pomóż tam. Dobra, bijcie mi kumiśka. Chodź bliżej. Rzucimy im trochę obrony w zwarciu i w ogóle. Bo to ogólnie, jak widać, no właśnie, jest w miarę spokój. Spomóż tu. Spomóż tam. Tu się bijcie, tu się bijcie, tu, tu, tu. Tak, tu jest ok, tu jest ok, dobra. Wszystkie strachulce, bijcie Miśka. Wychodź tu. Pierdytniemy tu. Tu jest co prawda jeszcze jedna armia. Wy wyjdźcie już. Trochę. Żyjesz, nie? Gdzieś tu. Tak. Czemu ty tu jesteś? Weź wyjdź stąd. Dobra,
Wiecie dlaczego? Bo on jest zgrupowany. 1G. No właśnie. Dlatego on się próbuje, wiecie, cały czas wrąbać tam, gdzie jest główna sieć naszych... Wimiśka, wyjdźcie. Strzelaj tu, bo tu powinno być chyba ogarnięte w miarę. Dobra, chodźcie tu. Z kim mi się walczy tak naprawdę? Nie wiadomo. Mamy trochę tym. Oni walczą tutaj. Dobra, misiu. Odejdź, ty tu. Wy się nie patrzcie, chodźcie tu. Trochę mniej pancerza mi się dał sobie spokój, elegancko. Wtedy Konstant mówi, o dobra, to ja spadam. No tutaj trochę był głupi pomysł, nie? Ale dobrze, że kurczę mi nie zginął. Bo 953 życia mamy tylko. Ale to trochę pomogło, myślę, przedostać się mniej lub bardziej niezauważonym. Tyle. Dobra. Faktycznie Kosaltyna tutaj skończmy. Wyobrażenia w zwarciu. Dawaj go, dawaj, kurde, skurczybyka. On jest na koniu w ogóle. To jest w sumie dobry pomysł z tym. Można na obrażenia i szansa na zablokowanie ostrzału, bo widziałem, że faktycznie jak lecieliśmy, no to było... No dawaj! Naprawdę taki wolny jesteś? What the f... Prędkość 72. Po co? Co wpływa na nas? Prędkość 10, bo mamy ten... mniej niż 25. No. To za G, dobra. No, drobne zwycięstwo, tak jak było przewidywane, ale cóż. Ważne, że Misiek sobie ten poszedł. I czy no ten kurde czołg parowy tak jakoś słabo sensownie. No tutaj walczyli z Miśkiem i z Konstantynem, więc... No dobra. Możemy się uzupełnić o 7%. Tylko czy potrzebujemy? Rezerwy mamy. Mamy talizman. Odporność fizyczna 15%. Super. To się może przydać. Wiecie co? Uzupełnimy się, bo już pieniędzy aż tak bardzo nie potrzebujemy. Dokładnie, ataki stają się płonące. Dyscyplina na własnym terenie, tylko no właśnie my nie będziemy nigdy na własnym terenie. Dobra, jakiś punkt. Gruboskórny być się przydał. Żelazne serca to jest zmniejszenie utraty wigoru 15%. Płonąć na ostrzał, to by było dobre. W ogóle 3 punkty mamy. No i tutaj mówiłem, że... Liczny lot. Tu mamy ognie zmian. To jest co? Bierna umiejętność odporność na obrażenia plus 11. To jest dobry pomysł. Zdrada. 1 na 16. Zabójcze ostrze. Wiecie co?
Bo tutaj mamy, tak? To jest dla was. Ewentualnie ten spaczeniowy ogień też dla was trochę. I wiecie co? Weźmiemy mistrza uniku. Bo to jest który poziom? 18. Nie, nie to. Wróć. To. To. To jest premia do szarży. No właśnie nie chcemy premia do szarży. Chcemy spaczeniowy ogień, bo tutaj są po pocisku potem większanie. Dobra. Zastanawiam się, czy dawać mu tę kaplicę, no bo to jest kurde. Jak dałbym ci konia. Prędkość 78. No właśnie, kurde, powiem szczerze. To jest prędkość 38. On dostaje, kurde, zanim on tam przyjdzie. Dajmy na razie ten. Czy... z drugiej strony. Meny do meny. To. Nie wytrwałość. Dobra, na razie jeszcze zobaczymy. Być może mam jakichś pomocników. Albo przedmioty zaklęte. Do użycia nieużywane. Przedmioty są arkana, bo ty masz ten pryzmatyczny amplifikator. To jest umiejętność różdżka. Miecz berserkera. No nie ma nic takiego ciekawego, niestety. A, było pytanie właśnie, co to za lord jest w mojej drugiej armii, znaczy w tej. No właśnie, Ekugax to był. Demoniczny książę, ale wcześniej był lordem czarnoksiężnikiem. Mamy tutaj możliwość pokazania. Talzemundzie. No to był ten, lord czarownik chaosu, znaczy ja miałem akurat metalu. Także tak to wyglądało. Dobra. Tutaj jeszcze coś ciekawego. 15 poziom, dobra, kurczę. Burza ognia mogłaby być dobra, ale powiem szczerze. To miałem, kurde, przyzwać. Zawsze zapominam o tym. Kaskadowy, jak jest... Na zwarciu. Chyba, że czerep. Obszar działania. O, tu mi co daje? Następny poziom, liczba użyć plus jeden. No. Dobra. Musimy go dopaść niestety. Gin. Kurde. Koła. Nie. No tutaj już nie mamy zagrożenia. Aż takiego. Można się uzupełniać. Wiatry mamy. Nie ma co rajdować, bo to nie nasze. Ten tu biegnie. To była druga armia. Dobra, to trzeba by, kurde, iść na dół powoli, nie? Tu, ale... No chyba, żeby tu. Bo z radą... A, dobra, nie mogę, bo to są, kurde, od nich. No dobra, możemy pakt o nieagresji podpisać, jak chcecie. No już tego nie zrobię, niestety. Czy tego... znaczy, tym mówię o... Tym nazywam... 12 bitew z wojownikami chaosu, nie? No dobra, co tam w budyneczkach słychać? Dalbionu może... Mamy 10 tysięcy przychodu teraz, więc pytanie, czy ma to sens, żeby iść w te pieniądze. Tu są zapasy kultu, tu też mamy tego sporo. Właśnie nie wiem, kurde, tutaj, no ja wiem, że spaczenie w sąsiednich prowincjach wszelakie. Tylko czy ja to potrzebuję aż tak? Nie wiem. Panson Region. W górach środkowych, pieniążek. No tutaj zrobimy sobie ten. Już, chyba że... Nie, bo tutaj mam tak zakolejkowane, więc spoko. No i tyle. No ten 1000 sobie zostawimy w razie W.
Iber jeszcze może coś wykonać, wykradnąć, czy wykraść technologię. Specjalista. To zobaczymy. Może blokada armii się przyda bardziej. Bo tamten nasz drugi niestety odniósł rany, nie? Więc... O! Już obronny byś chciał. Co? Może to nie być głupi pomysł, ze względu na możliwość werbowania się. Bo oni zawarli pokój, tak? Z tego co pamiętam. Terror trans... O kurde. Zdobywasz nową postać pozwalającą imitować wygląd... O kurde, jeszcze Haralda dostaliśmy. I wprowadzono intrygę. Zwiększ spaczenie Cincha w monolicie Katama. Już? Od razu? 88, faktycznie. O kurde, dlaczego tak? A bo ten ma przecież... On napiernicza. Okej. Okay. Ofite posiłki, słuchajcie. Wszystkie armie, ładnie. Norskańscy wojownicy kultywują zazwyczaj wznoszenia monolitu dla uczenia błahych dokonać swych śmiertelnych wojowników. Należy je poświęcić odpowiedniemu bogu. No dobra. I tyle dobrze. A tam mówiłem transfungracja, bo to jest kurde achievement, ale nie przeczytałem do końca, więc... Dobra, słuchajcie, mamy tu 3x3 imperium. Można by. Wielką intrygę, tylko oczywiście tu nie widzę nic. Zaopatrzenia. To jest repertuj. Wymagana postać ma inny ten. Dobra. Kislewie. Co możemy jeszcze tutaj zrobić? Możemy tak. No właśnie tego nie zrobię. Norska, nie. Z Norskanami. Walczyć. Tu mamy z plądrą piekielną otchłań. Dobra, to faktycznie. Nie będziemy szli na dół. Niech oni sobie tutaj walczą. No i to trzeba będzie zrobić. Ewentualnie. Pustkowie chaosu. Kurde. Niszcz gnańców. Kurna, plagowarów. Jacz łańcuchowy dostaniemy wtedy. O kurde. Nie wiem, czy to się uda. 15 na te A3 działań. Bez względu z kim. 15 bitew aż. Tu jest infiltruj co najmniej 5 stolic prowincji. Wolną osadę za pomocą kultu Szachraja. Wyroczynami Cincha. Ja mam z nimi w ogóle... Wydaje mi się, że nie. Że się nie widzieliśmy jeszcze. No dobra. No to spoko. Nie spoko, że się nie widzieliśmy, ale spoko, że to jest w miarę łatwe do zadziałania z tym. No i kurde. To jest Harald. Ale kurczę, myślę, że walkę jak najbardziej. Ze względu na to, że... Raz, że mamy bonusy w ogóle do tego, jeżeli dobrze pamiętam jakieś. Tak, się obroni w zmienionej postaci, obrona i w ogóle. No i przede wszystkim latamy i napierniczamy, nie? Więc o to chodzi, żeby wpaść na mury, zniszczyć wszystkich i nasza armia idzie, więc... To jest dobry pomysł. Natomiast, no właśnie, mamy możliwość... Chyba zbudowania posterunku. Up. Bo walka tutaj zaczynała. Ej, może się okazać, kurde, że ona już nie ma w ogóle tego. A ja nie mogę przekazać jej na przykład. No ciekawe. Rozumiem, walka nie ma żadnego... Tak, żadnej osady. To za G. Ale słabo, dobrze, że kurde, mogliśmy się z nią poprzemieniać. Dostępne ulepszenia budynku nie chcę. Dobra. Patrzmy, czy walka przetrwa w ogóle. Gdzie ty idziesz? Co tam? Już obron... Nie. Masakracja. Dobra, pokonaj w boju. Taka zwykła misja. Dobra. Teleportujmy się.
Jest i Kosaltyn, ale tu jest Village, jest i ten. Pajaczłekowicz, myślicie, że tutaj kurde, bo... A czy to się tak w ogóle ten... Peki gotowa armia, no chyba, że po prostu... No nie, no jak? Chyba, że on ma, kurczę, tam w następnej turze już jest, kurde, gotowy do ten... Do życia, no bo to jest postać w sumie na... Wzorowana na... Jak się nazywa? Na Rozputinie, no nie? Który był tam, kurde, odporny na wszystko. Jakiś tam cyjanek, wiecie, się podtruwał chyba, z tego co pamiętam. To właśnie być odporny na zatrucia. Dobra, nieważne. Ważne jest to, że nie ma walki i pytanie moje brzmi tak, czy odmieniec nadal może się zmienić w nią. By tak. Tak. Skrybowie, no w nich wolałbym się nie wcielać. Dobra, tu mamy full. Więc... Rudy. Pyk. Jak chcę walczyć, kurde, z tobą? Nie. Spełnimy się. O kurde. Z tej wiru. Zobaczymy. W sumie tego kureliszka. Tylko, że on jest od początku u nas, ale on to nie jest postać najlepsza w sumie. Nowy strach mamy. Znowienia wszystkich czarów. No tylko, że jako walkę nie będziemy, kurde, rzucać czarów, nie? Pytanie, czy to jest lorowo zgodne, żeby, kurde, odmieniec, wiecie, no, cinczowy był kornowy, chociaż no bardziej Nurgla nienawidzimy. Ale dobra. No chyba, żeby faktycznie tutaj... Zamiast prędkość dla pomiotów. I obroni, myślę, że to jest dobry pomysł, bo mamy takich pomiotów. No pomiot tego Weirda. Weirda. Dobra. Tutaj. Transmutacja ołowiu. Plagerzy chyba. No i skrybowie właśnie. Tych skrybów, kurde, muszę. Oni mają fajne rzeczy tutaj. Tak. Różne czary. Przyjrz. Spoko. Zaklęcia domeny cienie zostały dodane do zwoju czarnoksięstwa. Zrobię tego. Tutaj ciabnięcie to jest Kamon Azyr. Dobra, bo nie czaję tego jakby. Zaklęcia domeny. A czy faktycznie to mamy wir? Dobra. Trzeba będzie go zobaczyć, kurde, w akcji. Gdzie my idziemy? W stronę... Właściwie w żadną stronę, bo tutaj można teraz tę intrygę wykonać. Tylko, kurde, teraz... Nie? Teleportuj się na pole bitwy. No tu. Wiem. Dobra. Lepszenie budynku. Pieniążek. Tak, tu jest 1000 złotych. Pieniążek tu. Masa na ekspansję. Masa na ekspansję. Kulty. Kulty. W Erengradzie wszystko mamy. Tu jest 400 złotych. Prag, piekielna otchłań jest tam. Darzynie, no właśnie, w tym darzynie musimy, kurczę. Raz, a dwa właśnie to. Szansa na ekspansję kultu 8%. Git. Przerzucimy na drugą stronę, będziemy pasożytniczy. Wieść, tryb. Dobra. Zojszenku. Pasy kultu. Jest 608 zł. Dobra. 2000. No i teraz, kurde, Iber. Można by, kurde, Ibera mieć w po tamtej stronie, to byśmy mieli jakieś nowe rzeczy. Iść, kradnij technologię. 5%. To jest co? Szansa na ekspansję. Myślę, że tej szansy na ekspansję już nie potrzebujemy. Nie, dobra, na razie zostawmy to. Zastanawiam się, co z Ekugaksem się wydarzy. No właśnie.
To jest Pyrrhusowe zwycięstwo. Mógłbym uciec. Czekam. Dobra, nic się tam nie wydarzyło. Znaczy, no nie wiem, co z Villageem się stało. Tak, tutaj wzywamy was. Pomoc. Trakcja zniszczona. No to tyle, jeżeli chodzi o krasnoludy, ale nie potrzebuję. Wyznaczenie przeciwko nam. Jesteś gotowy do działania. Wreszcie. To jest bierna umiejętność, ten styczne skurczybyki. Wzroku, chowanie jedzcinka. Czerpak wiatrów, co robi? Wzrost rezerwy mocy. No do kurde. Dobra. Myślę, że się teleportujemy, kochani, nie? Już na tę bitwę jakąś. Pancerz dla wojowników. No. Dobra. Mam nadzieję, że damy radę, no. Rusowe zwycięstwo, kurde. Bijemy się. Patrzcie w ogóle, jak to kurde. Borys, jest Wolfhard. Jest kurde Teogonista wielki. Ponury. No i jest kurde Baltazar. To nie będzie łatwa bitwa faktycznie. Borys. No to nie będzie kurde łatwe, no ale cóż. Można by się gdzieś ewentualnie do lasu wrzucić. I kopczyki w ogóle, co tu jest za ten? Co my mamy w ogóle zrobić? To pokonać armię, tak? Chyba tak. No dobra. Daj. Labarcistów. Ty się tam będziesz walkiował, ty uważaj, żebyś nie zginął. Są skrybowie, którzy mają mnóstwo czarów różnych. Też są na tym. Nie wiem, czy potrzebuję w takim układzie tego. Dobra. Wy też potrzebują was. No i tu mamy latających. No to nie będzie kurde łatwe wcale. Relacje przybójnie jeszcze nie wiedzą, że zatrzymaliśmy siły Aldorfu. Dokładnie, ta sama. No nie mamy czarów, no ale trudno. O kurde. Nie bardzo rozumiem, czemu oni się tak... Właśnie tych skrybów, kurde, nie widziałem. Chodź tu. Skrybo. Jakie typy na dysku. Dobra. Hit. A to jest, kurde, to na dół. Dobra. Może to był może zły pomysł. No tych rajtarów trzeba szybciuteńko zniszczyć. To są kurde ci, wiecie. Borys, co teraz? Uważaj. Dobra, pozwolę sobie spowolnić troszeczkę.
Obrońcy, obrońcy, ty tam uważaj, ptakulcu. Tak, wy tu. Wy uważaj, tu mamy... Jeseły. Wy uciekajcie. Właściwie to możecie tam przeatakować. Tu jest kto? Alistair Wilk. Dobra, odejdź. O walkę de blady powinna sobie radzić chyba. Wiemy strachulce. Ty mój miły, atakuj gdzieś tam. Ty mój miły, jesteś gdzieś tu. Jesteście? Tutaj, dobra. Mam nadzieję, że dajemy radę tutaj z Borysem. Wyrzutnie fajerwerków proszę zniszczyć. Dobra, zróbmy tak. Pierwsza ekipa nie ściga nikogo. Czy my możemy już ich zabić tutaj? Tutaj niestety nic nie ma ciekawego. Postrzelaj tam. Wystrzelajcie tu. Wy się nie patrzcie, chodźcie. Musimy dopilnować, by logi lord uszedł, jeśli mamy zasiać niepokój. Uszedł z życiem. Dobra, to nie bijcie go. Zatarły ich oddziały ich spóźnione. A, tam. No kurde, powiem szczerze. Może trochę to kurde robi faktycznie różnicę. Że mamy jednak więcej przeciwników niż mniej, bo myślałem, że to tyle jest, prawda? Dobra, poczekajmy trochę na ten. Zobaczcie go. Bo tu jest co? Konaj Imperium. Zakuć przegoń wróg, niż z bitwy i pojedzą wrócić do domu. A. Dobra, chodźcie tu. Jednakowoż. Owca czarownic, jeden, drugi. Wy kurde, uważajcie. Ci uciekają prawie, że wszyscy. To jaki ma kurde ten płomień daleki, nie? To jest przegoń, dobra, bo on musi uciec, ale... Ale... Dobra, chodźcie tu. Tylko tu. No tutaj mógłbym zmniejszyć im pancerz, właściwie podstawową siłę broni. To jest kto? Królewscy Gryfici. Mamy tak. Wzmocnienie. Odnawia amunicję, kurde. Dobra, to akurat jesteśmy. Chyba, w większości. Ustawcie się tu. Wy też się ustawcie tu.
Delegat zginął, z pewnością zdołamy się otrząsnąć, nie możemy jednak pozwolić sobie na powtórzenie tego błędu. Dobra, bo to jest zakłócenie, nie chcemy tego delegata zabić, rozumiem, ale... Delegat zginął w ramach bycia Borysem, nie? W ramach bycia Borysem, co za bzdura kompletna. Ale wiecie o co chodzi, zabiliśmy Borysa, mieliśmy go, kurde, nie... Miał uciec. A tego nie potrzebuję w sumie. Chyba. Gdzie tu? Walkia de Blood jest tu, więc wy nie musicie być tu. Idźcie walczyć może tam. Dobra, niech oni uciekają. Nie bijcie ich. Nie mają uciec. Jakiś wóz bojowy, dziabni. Nie, 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 tu. Dobra, tu. Tu mamy różne burze ogniste i tak dalej. Ja potrzebuję jakiś taki czar tutaj. Wir. Podstawową siłę broni, płonące ataki. Może tu? Dobra, wóz bojowy elegancko daje radę. Nie daje radę umierając. No, walka to był bardzo dobry pomysł. Żeby ją tutaj dziabnąć. Dobrze, oni są kurde na tych dyskach, więc szybciej mogą działać. Wychodźcie. Idźcie tam. Tak? O, uciekają, nie? Dobrze. Nie celować w nich. Chodźcie nawet tutaj bliżej. Już walczy w ogóle jeszcze? Idzie ten! Niesamowity. Jak tam? Dobra, puść go. Chociaż... Dobra, niech ucieka. Niech ucieka. Tu jest Bazyli. Tak, wiem, że Kuroliszek, ale... Nazywam go Bazyliszkiem. Ten dostaje, tu jest ok. Mamy wszystkie Imperium, no to tutaj mamy Tom. Uciekają, ci uciekają. Tak patrzę sobie jeszcze z wysoka. Ok, no została ta konnica. Konica tutaj wśród drzew. A zobaczcie, jaki oni są wysocy, kurde, jak sam koń, jak gościu na koniu. Nie? Cio! Ładnie. Podobuje mnie się to. Tu natomiast... Czy tu, kurde, zginął, a to tamten chyba gościu. Ogół. Jeziora. Masz tu z dzidy. Ogół chyba jest nie ten, nieśmiertelny. Chodź tu, Vigo. I ten czołg. Cholery. I pancerza mam ileż, 160 pancerza, nie? Myślę, że walki de Bloody to jest, kurde, to. Czarów dookoła mamy dużo, a potrzebujemy faktycznie lorda, który... Zginął, nie? Tak. Dobra, coś się wydarzyło jeszcze w ogóle? Pewne zwycięstwo. Super. No niestety, Borys dostał pierniczczo. Ale, kurde, łatwo było. Miało być plusowe czy coś? Nie wiem, co tu się wydarzyło. Jakoś tak...
losowo tam chyba. Przychodzili do nas, wiecie. Trochę tu, trochę tam. Nie wiem. No ale, udało się to zrobić, super. Myślę, że się uzupełnimy. Tak, bo 365 dni w złotówkach to jest kurde mało. Poziom 29. Uzupełnijmy się, super. Dobra, odkąd hrabiowie elektorzy wznieśli przeciw imperatorowi pełnoprawny bunt, bandy rozbestwionych najemników łupią regiony graniczne, szukając jadła i pieniędzy. Nie będzie trudno przemycić w ich szeregi kultystę lub dwóch. Musisz tylko wybrać, dokąd mają się udać, słuchajcie. A, to są ci. W Kislewie została przywołana trójka kultystów Szachraja. W Kislewie i na Mrocznych Ziemiach przywołany zostanie jeden kultysta. Norska i Kislev, ale wydaje mi się, że Mroczne Ziemie i Góry Lamentu potrzebujemy. Tam coś trzeba będzie. Chyba, tak mi się wydaje. Okay. Ale kurde, wznieśliśmy. A simple yet dastardly scheme has ensured its lands have descended into civil war. For the changeling, a spectacle wholly worth his engagements with the petty, bickering mortals. Waldorf, oczywiście. W domyślu. Zasięg wzroku kampanii. Zdobyto nową postać Borysa, słuchajcie. Fajnie, bo Borys ma na przykład też... Ale mamy ten kurde Ekolda Helbrasa. Bo Borys ma... chyba regenerację. A tak, zwarciu stają się magiczne, super. I to kurde, runiczne ostrze może nie być głupie. Będziemy walki o... no tak. To pyk. Natomiast ty mój miły... Chyba ty masz za ogrze ostrze, co za tragedia. Także pancerz gracza. Tarcze uroku. Tak, to było dobre. Standard grabieżcy. To sobie weź. I tyle. Trochę mało, kurde, mamy, powiem szczerze. Trochę mało mamy przedmiotów. Dobra. Tu jest amunicja, ale my nie będziemy napierniczać z amunicji. Amunicją. Nikogo. Znaczy, no trzeba to, kurde, śmiechy, chichy. Zyskaj dostęp do umiejętności bojowych. No właśnie, kurde. Tyk. To jest ważne. I zasięg po wygranej bitwie. Dobra. Tu mamy... Chociaż shish, myślę, że... Będzie dobry pomysł. Ciebie trzeba wywalić stąd. Ty jesteś niepotrzebny tutaj kompletnie. Bo tu tamtego... Do Ekugaksakt. Co ty masz za armię tutaj w ogóle? Masz tego kultystę. No bo to faktycznie, kurde, bez sensu to jest. No ja wiem, że przywołujesz, kurde, armię ten jednostki, ale wiesz co? Sorry, musisz iść. I stąd. Tak, wiem, że tu masz te rzeczy. No możesz być specjalistą, a tak na jednostkę. Możesz się kurde, przebranżowić. No bo tam mamy dużo lepsze te, kurde, czary. A nie potrzebujemy aż tak dużo, kurde, czarów, bo nie mamy tyle many. Dobra, bądź specjalistą. Nie wiem, kurde, spróbuj. Spróbuj kogoś krytycznym sukcesem zabić. Czy coś. Dobra. Kochani, w takim układzie szybko się można by zwerbować. Można by się zwerbować tutaj przecież. Pyk. Dobra. No i gdzie my, kurde, idziemy? Gdzie w ogóle są... Gdzie są moi... ci wolfrykówcy. Tutaj. Dobra, to jest twierdza srebra. Mam tak. Mogę zrobić... Załóż klucz szachraja o charakterze symbiotycznym, wojskowym i pasożytniczym. No właśnie. Moment. Zanim cokolwiek zrobimy. Zobaczmy, bo tu jest... Mroczne ziemie. Tak.
Zdobądź postać, pokonując go w bitwie lub przymierzając się z jego frakcją. Tu jest infiltruj dowodną. Tak. Eliminuj podczas bitwy twardziele Grimgora. Ani zmiany. Tu jest 12 bitew. Idź na tę. Budynku w Big Barter. Kurde, co? Tutaj. Dobra. To trzeba będzie wysłać jednego tu, jednego tu. Jednego chyba gdzieś do góry, nie? Dobra, niech to będzie sympiotyczny. Tak. Mamy pieniądz. Mamy to, ale tego nie potrzebujemy. Potrzebujemy. Kurde, to potrzebujemy. Ty mój miły. Idź tu. Kurde, ja mam nadzieję, że kurde. Dasz radę. No i tutaj wyeliminuj podczas bitwy, co? Dobra, może tutaj gdzieś założymy jakąś kurde placówkę, albo nawet podejdziemy gdzieś w stronę wyroczni cinczowych, żeby się kurde dogadać z nimi. Nie pamiętam kurde, gdzie one są dokładnie teraz. Dobra, 12 tysięcy. To są ekspansje. Tego nie potrzebujemy. To są ekspansje. Automatyczne. Na ekspansję. Pasy. Na razie to tak, nie chcę tak, wiecie, wysoko dawać. Wykrycie naszego. Mamy w Midlandzie. Mamy. No i tyle. Dobra. I my tutaj szliśmy w stronę. Myślę, że w stronę, kurde, piekielnej otchłani. Ogólnie szeroko mówiąc, chociaż kurde bardziej musiałbym się teleportować. No. Mogę tędy przejść? Dobrze, tutaj nas atakowali, co? Gdzie jestem? Jest village. Że został zniszczony, moment. Zdarzenia na świecie, na pokonaną frakcję. Znaczy nie przeciw. O, nam to wiemy. Właśnie, a propos. Ja sobie muszę pokój, kurde, ej. Daj mi spokój. Ej. Hehe. No dobra. To to. Natomiast... Ej, moment. Nie mamy ten? Nie mamy, kurde. Kurde ataku. Mógłbym uciec stąd. Nawet tam. Uciekniemy chyba. No i jakoś gdzieś na górę czy coś. No nie, nie chcę, wiecie, tutaj aż tak. Aż tak z nimi walczyć, bo tutaj mamy Norskę i Kislev razem. Tak. Dobra, czyli faktycznie potrzebujemy 5 bitew, co? Z plądru, piekielną otchłań. No właśnie to chcę zrobić. Bo ewentualnie to. Jest Gotrich, jeśli nie posiadasz. Wygrzebane materiały laboratoryjne. Moment, co? Pancerz odporność, ładne to jest. Dziki karnozaur. Wądrujemy i tego Gotricha. Chyba, że. Moment, bo zastanawiam się. Właśnie. Nie mamy teraz dostęp do tego. Że szczelinę zdobyliśmy dzięki kończeniu teatru działań, ale jest tylko 5, a tych jest 6. Nie? Zaczę działanie w Imperium. Tego nie potrzebujemy już. W zachodnich pustkowiach chaosu. Norsce i Kislevie nie. W jakim kataju? To by było dobre. A nie, to nie mamy szczeliny. Kończenie niektórych intryg, dobra. Pozwala. Tu weterani. Tu jest dostępna szalina Szachraja, widzicie, w nagrodzie. Ale to spaczenie w zamku Drakenhof może nie być głupie. Normalnie kultu tak nie założę. No dobra, kochani. Patrzę, że czas się skończył.
Pieniędzy nie mamy. Tutaj mamy Iber. Gdzie Bruno? Zaraz go tutaj. Okay. Ale 99% w ogóle procent szans na to jest. Blokuj armię. No. I kochani, będziemy szli w stronę piekielnej otchłani. Tutaj nie wiem, co będziemy robić, bo też miałem iść w stronę piekielnej otchłani, ale będziemy chyba nękać trochę Konstantyna tutaj. Tak mi się wydaje. Mógłbym śmiało założyć kolejną armię, ale pytanie, czy chcę. Natomiast tu faktycznie trzeba by się, no właśnie, sprzymierzyć. Sojusz wojskowy, kurde, nawet. Nie, sojusz obronny będzie ok. Chyba, że... Moment. Bo... Zdobądź postać, a sprzymierzenie się z jego frakcją. Tak, bo to wystarczyło chyba mieć... Ten sojusz. Zaraz zobaczymy. Tak. Po pocisku wszystkie jednostki w armii. O kurde. No też spoko w sumie, ale walka chyba lepsza. Tu jest oczywiście ten. No można by, kurde, jeśli by go pokonać, no bo trzeba by. Właściwie, słuchajcie, jak mamy kult założony, to ja już tutaj przecież się mogę ten werbować, nie? Więc... Faktycznie, kurde. No ale dobra. Zamiast tego... Pobudujemy to dopiero. Dobra. No faktycznie, może zrobimy tutaj sobie jakieś też budynki wojskowe i jakąś armię tutaj zrobimy, żeby, kurde, z Grimgorem może powalczyć. Wiem, że nie, ale... Dobra, kultysta Cincha. Co, kto ty jesteś? A ty jesteś... Wolfgangiem. Nie, zaraz, skąd mamy tego Wolfganga? Bo to nie jest ten. Bruno. Nie, no Bruno, ale... Moment, bo mi się, kurde, już mylą postaci. Nie, no dobrze, nie mylą mi się. Nie, bo ty jesteś tym kultystą specjalistycznym. Ty jesteś tym specjalistycznym, a ty jesteś... Jesteś w sumie też... No nie mów, nie. Ty, kurde, jesteś. Bo jesteś tym chyba wcześniejszym, nie? Kultystą, którego... który został raniony. No właśnie, tak mi się wydaje, że miałem jeszcze jednego. Ale nie, jednak nie. Dobrze. Przepraszam. No mylą mi się, kurde, te jednostki wszystkie. Dobra, kochani, dzięki za uwagę. Mam nadzieję, że wam się podobało. Jeżeli tak, to cencie proszę film i do usłyszenia w kolejnym odcinku w poniedziałek. Pa, pa. Mam nadzieję, że w poniedziałek. Pa, pa.